spotkaniu, którego celem jest podpisanie umów z gminami, umów partnerskich oraz tego, co większy etap formalny umowy z firmą wyłonionej w trybie poszukiwania i definiowania firmy, która będzie świadczyła nam usługi przewozowe, czyli operatora naszego transportu publicznego. Przypomnę, że działamy od niecałych 2 miesięcy. Za nami cały proces legislacyjny, podjęcie kilku uchwał, z których kluczowymi uchwałami były uchwały Rady Miejskiej oraz Rady Powiatu Grudziąckiego w sprawie porozumienia między starostą grodzkim, czyli prezydentem Grudziądza, a starostą ziemskim, czyli mną, w kwestii powierzenia zadań organizacji transportu publicznego na terenie powiatu grudziąckiego. Dzięki temu porozumieniu mogliśmy kontynuować nasze prace i przygotować projekty umów partnerskich między gminami a powiatem grudziąckim oraz pracować nad wyłonieniem operatora. I w związku z tym bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa. Witam przedstawicieli naszych gmin partnerskich, gminy Grudziądz, gminy Gruta, gminy Radzyń Chomiński. Są z nami pan wójt Andrzej Rodziewicz oraz pan skarbnik. Jest z nami pan burmistrz Krzysztof Podłuski wraz, nie pan, burmistrz jest sam. I pan wicewójt Tomasz Kłoszewski wraz z panią skarbnik. Witam również panią Marzenę Biały, która jest prokurentem firmy Irex Trans, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która została wyłoniona w wyniku najlepszej oferty spośród 5 ofert, które wpłynęły do powiatu grudziąckiego. Tak jak mówię, Marzena Biała, reprezentuję firmę Kirex Trans, gdzie jestem prokurentem i dyrektorem spółki. Firma od 2014 roku świadczy usługi w Bydgoszczy, w komunikacji miejskiej, świadczonej 55 autobusami na 11 liniach. Kirex Trans należy do grupy spółek, kilkunastu spółek, które w całej Polsce świadczy również usługi komunikacji miejskiej. Więc doświadczenie mamy, mam nadzieję, że zadowalające dla Państwa i pokażemy, że staniemy na wysokości zadania podpisanej tutaj umowy. Przewidzieliśmy tutaj do współpracy autobusy Crossway'er i Beko oraz inne, które są nie starsze niż 2010 rok, Euro 5. Staram się wyjść naprzeciw pasażerom, w związku z tym podjęliśmy decyzję, że rozszerzymy trochę kwestię zakupu biletów, więc podjęliśmy decyzję, że będzie można u nas zakupić, czekamy teraz, kiedy nam to dostarczą, będziemy mogli kupić, można będzie kupić bilety za pomocą karty bankomatowej, więc obrotu gotówki nie będzie potrzeba tyle. Dodatkowo, jeżeli ktoś zakupi bilet miesięczny, będzie można go sprawdzać kodem QR. Postaramy się i już prowadzimy rozmowę, żeby skorzystać z aplikacji, kiedy przyjedzie, więc będzie to pogląd pasażer miał również na to, kiedy przyjedzie autobus, żeby nie był zaniepokojony, czy ten autobus będzie, czy nie, czy utknął gdzieś w korku. Więc mam nadzieję, że współpraca nasza będzie się układała bardzo dobrze. Kierowców postaramy się pozyskać wszystkich tutaj z lokalnego rynku, również pracowników pozostałych, bo takie działanie mamy. Oczywiście, jeżeli coś będzie do poprawy w międzyczasie, będziemy starali się to wszystko poprawić. Ze strony powiatu grudziąckiego podpisuje starosta, wicestarosta oraz skarbnik. To tak? Tak. Informuję, że dla mnie to historyczny moment, bardzo się cieszę, że do tego doszło. Mam nadzieję, że to, ta nasza współpraca będzie się tylko rozwijała. Z pożytkiem bardzo dziękuję Państwu, panie starostwo. Mam nadzieję, że uda się zbudować silny powiat, silną gminę i współpracę między powiatem, miastem, a gminami powiatem. Bardzo, bardzo. Była przykładem dla pozostałych, być może gmina zechce w przyszłości zwiększyć swój zakres współpracy dotyczący właśnie transportu publicznego. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, wszystkiego dobrego życia. Również moich mieszkańców serdeczne podziękowania, milowy krok dla wszystkich, także chyba najlepszy prezent na święta dla mieszkańców gminy Gruta, jaki
jaki mógł być. Jeszcze raz bardzo panu dziękuję bardzo. I to moje jedyne życzenie i mam nadzieję, że się spełni w jak najkrótszym terminie. Dziękuję. 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 Organizacyjnej oraz nad przekonaniem naszych mieszkańców do słuszności korzystania z tej formy transportu, do tego, żeby chociaż część mieszkańców zechciała przesiąść się z samochodów osobowych i wykorzystać mniej zanieczyszczający środowisko transport zbiorowy. Bardzo też liczę na to, że w tym okresie, krótkim okresie przejściowym, pani firma zdoła przekonać mieszkańców oraz wszystkie inne organizacje, instytucje do tego, że to był słuszny wybór państwa firma do realizacji naszego zadania. Mam nadzieję, że miło będzie się podróżowało razem z nami. Utworzenie i likwidacja linii oraz pokrycie kosztów jej funkcjonowania w zakresie tym, który jest poza dotacją i poza biletami, to zadanie gminy. My, mówię o powiecie grudziąckim, podejmujemy się obsługi tego zadania, działań wspólnych oraz działań związanych z nadzorem nad tym przebiegiem. Jak państwo wiedzą, zostały podjęte wszelkie uchwały potrzebne do realizacji tego zadania. No i teraz kilka słów na ten temat. Poproszę pana kierownika Marka Zimmera oraz panią prezesę Kroczewską o to, żeby organizacyjne kwestie najważniejsze na samym początku poruszyć. Jak będzie potrzeba, to dopowiemy później jeszcze. Dopowiemy na pytanie. Bardzo proszę. Jeśli chodzi o sprawy organizacyjne, część rzeczy, no już tutaj z panią dyrektor rozmawialiśmy przed spotkaniem. Do składu jazdy byśmy chcieli tutaj jeszcze doprowadzić, zgodnie z tym, co złożyliśmy do wniosku do wojewody. Myślę, że pan minister teraz jeszcze to się dopełni. Szanowni państwo, takie typowo organizacyjne sprawy takiego typu jak na przykład obowiązujące w komunikacji powiatowej bilety. Bilety będziemy nabywać wprost w autobusie, nie obowiązują bilety komunikacji miejskiej. Mówię o jednorazowych. Czyli tutaj każdy pasażer może skorzystać, zakupując bilet bezpośrednio u kierowcy. Zaznaczam, że w komunikacji powiatowej nie obowiązuje uchwała dotycząca bezpłatnych i ulgowych przejazdów. My pracujemy na przepisach, na ulgach wprost wynikających z przepisów prawa. Czyli osoba, podam taki przykład, osoba, która na przykład w komunikacji miejskiej korzysta jako wieku, już nabył wiek emerytalny, ma ulgę, natomiast w przewozach powiatowych nie, bo to wynika wprost z innych przepisów. Odnośnie biletów miesięcznych, pasażerowie komunikacji miejskiej mogą korzystać z powiatowych przewozów na podstawie wykupionych właśnie tych biletów w granicach administracyjnych miasta, czyli można się poruszać komunikacją powiatową w granicach do ostatniego przystanku, mówiąc wprost, na terenie miasta. Punkt sprzedaży biletów będzie nadal na ulicy Rabackiego przy Intermarsze. Będzie czynny tak jak w chwili obecnej, czyli to jest do późnych godzin nocnych, dlatego że ten punkt znajduje się na stacji paliw. Trwają przygotowania, przygotowujemy się do określenia, do wprowadzenia takiej strony wprost dedykowanej dla transportu, dla komunikacji powiatowej na stronie powiatu grudziąckiego. Będziemy umieszczać tam wszelkie informacje typu regulaminy, obowiązujące ceny biletów, opłaty dodatkowe, więc to będzie taka strona informująca, co się dzieje w komunikacji. Też prosimy o wyrozumiałość z tego względu, że no, mamy bardzo mało czasu i rozkłady jazdy, które
będą umieszczane na przystankach. No będziemy to robić w miarę możliwości szybko, ale no wiadomo, Szanowni Państwo, no ten czas nas strasznie goni, więc dlatego umieszczamy te rozkłady jazdy, będziemy umieszczać na naszej tutaj stronie, aby pasażerowie mogli bez większego problemu korzystać już z przewozów od 3 stycznia, bo tak też zaczynamy tą działalność. Można powiedzieć, w jakich ramach tej umowy chcą Państwo tutaj podróżnym zapewnić standard? Na pewno chcemy, tak jak powiedziałam, uruchomić przewozy autobusami nie starszymi niż 2010 rok Euro 5. Przewidujemy też crossway z 2014 roku. Staramy się zrobić wszystko, żeby podróżowanie naszymi pojazdami pasażerom było wygodne. Między innymi chcemy skrócić czas zakupu biletu i tej całej transakcji. W związku z tym podjęliśmy decyzję, że będziemy uruchamiać płatność kartą. Będzie można również weryfikować zakup biletów kodem QR. Dodatkowo chcemy uruchomić aplikację, która mówi, kiedy przyjadę, kiedy przyjedzie. W związku z tym będzie to ułatwienie dla pasażerów, czy ten autobus jedzie, w którym miejscu jest. Mam nadzieję, że standard podróżowania, czystość pojazdów i wysoki poziom savoir-vivre naszych kierowców będzie odpowiadał mieszkańcom miasta. Chcemy pokazać, że komunikacja podmiejska, czy gminna, powiatowa jest potrzebna i chcielibyśmy pokazać, że warto z niej skorzystać. Dwa zdanie jeszcze proszę o Państwa doświadczeniu w ogóle w przewozach. Doświadczenie firma Irex Trans jest od 2014 na rynku. Świadczy usługi w komunikacji miejskiej w Bydgoszczy 55 autobusami na 11 liniach. Irex Trans należy do grupy spółek, która świadczy usługi w całej Polsce. Myślę, że doświadczenie mamy na tyle dobre, że możemy stanąć na wysokości zadania tutaj podpisanej umowy. Dobrze, pan tutaj, pan starosta przed chwilą powiedział, że to historyczna chwila. Dlaczego? Dlatego, że organizujemy nowy system transportu publicznego, zapewniając mieszkańcom zainteresowanych gmin dostęp do Grudziądza, a Grudziądzaninom dostęp łatwy do tychże gmin. Ponadto jest to organizacyjnie dla nas nowe zadanie. Mówię o powiecie grudziąckim, myśmy się do tej pory tym nie zajmowali. Okazało się, że jest nowy organizator i nowy operator tego zadania, więc to daje podstawę do tej historyczności. Historyczność również taka, że bardzo nam zależy, mnie osobiście zależy na tym, żeby podkreślać wspólnotowość, tą współpracę. To jest jeden z elementów, który może służyć dobremu przykładowi współpracy z miastem Grudziądz oraz z tymi gminami, które dzisiaj podpisały z nami umowę oraz innymi, które jeżeli będą miały taką potrzebę, to mogą również przystąpić do tego porozumienia. Zdaniem pana starosty, ta oferta, którą wybraliście, firmy, z którą podpisaliście umowę, to jest dobra oferta kwotowo? Ona jest dobra. Myśmy do szacunków i do takich przymiarek organizacyjnych przyjmowali kwotę dużo wyższą. Kwotę, która była w obiegu, tej branży transportu publicznego, ostatecznie wynosi wozokilometr 7,07 zł za te linie do Grudziądza oraz 14,45 za linie tak zwane szkolne. One nie wjeżdżają do Grudziądza, tylko przejeżdżają przez granicę Grudziądza lub są między gminami. Jest to najlepsza, jedna i druga kwota jest najlepszą z przedstawionych. O pozostałe firmy, to jest Arriva i PKS Gdynia, miały oferty wyższe. No i to się przekłada na korzyść finansową dla gmin. Kierowaliśmy się głównie tym aspektem. Nie byliśmy w stanie stwierdzić jakichś innych kryteriów, zbadać innych kryteriów poza gdzieś tam w internecie krążącymi informacjami, ale to były kwestie niemierzalne. W tym przypadku dysponujemy finansami publicznymi, musimy się kierować finansami publicznymi. Jest jeszcze jeden element, o którym tutaj nie wspomniałem, ale warto to podkreślić. Już w grudniu ogłosiliśmy, że zamierzamy zorganizować przetarg na wyłonienie operatora w przyszłym roku. Taki przetarg musi być poprzedzony 12 miesiącami, dlatego już wyprzedzając podpisanie dzisiejszej umowy taką informację umieściliśmy w Biuletynie Informacji Publicznej i ogłosimy ten przetarg w przyszłym roku w grudniu. Myślę, że rozstrzygniemy gdzieś marzec, może kwiecień kolejnego roku po to, aby wyłoniony wykonawca był w stanie się przygotować do realizacji, a przedtem, żeby oferenci
byli przygotowani, mieli czas przygotować się do złożenia oferty. Jeszcze mam jedno pytanie techniczne, bo pasażerowie będą się interesować na pewno rozkładami. Pasażerowie z gmin, których autobusy będą dojeżdżać do Grudziądza, pasażerowie z Grudziądza, którzy będą chcieli skorzystać z tej formy. Czy te rozkłady się za chwilę znajdą gdzieś tam, nie wiem, na słupkach, tak, w internecie, na stronie starosta, na stronie gmin, jak to będzie wyglądało? One powinny być już jutro umieszczone na podstronie strony internetowej starostwa. Będziemy również wykorzystywać inne media, m.in. Facebooka. Także to powszechna informacja powinna być dostępna. Do tego oczywiście rozkłady na przystankach. Podpisanie porozumienia przez prezydenta miasta Grudziądza i starostę grudziąckiego daje ogromne możliwości na stworzenie nowej jakości transportu publicznego w całym powiecie grudziąckim. To, o czym wspomniał pan burmistrz Radzenia Chełmińskiego, stworzenie przewozów powiatowych na terenie powiatu grudziąckiego to przyszłość. W tej chwili bardzo ważnym jest to, że została podpisana umowa z firmą IREX, polską firmą świadczącą usługi transportowe na terenie powiatu grudziąckiego. Myśmy ze starostą grudziąckim podpisali umowę na prawie 3 miliony złotych, dokładnie 3 miliony 84 tysiące złotych, z czego prawie 2 miliony otrzymujemy zwrotu z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, panie redaktorze. Liczymy około 400 tysięcy zwrotu z biletów. No i część środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego, 50% za bilety miesięczne. Także w naszej ocenie przy 12 liniach komunikacji na terenie gminy Grudziądz i zwiększeniu częstotliwości przejazdów autobusowych dajemy pewność, możliwość dojazdu do miasta Grudziądza wszystkim mieszkańcom gminy Grudziądz. To jest dla nas bardzo ważne, żeby sprostać oczekiwaniom społecznym. A czy pan wójt ma jakiś pomysł, żeby na mało zwiększyć liczbę pasażerów? Bo korzystania z takim, no wiadomo, im więcej osób będzie jeździć, tym bardziej będzie to opłacalne albo mniej będzie trzeba do tego dokładać. Być może tych linii będzie więcej w przyszłości i ten transport naprawdę będzie wyglądał solidnie, bo no, widzimy tu, że autobusy raz jeżdżą w nich ludzie, a raz tam do Grudziądza wjeżdżają z pojedynczymi pasażerami. Panie redaktorze, bardzo ważną rzeczą jest stałość. Nie można w przypadku, kiedy mamy transport publiczny, zmieniać i dostosowywać częstotliwość. Ona musi być stała, niezmienna. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że jest to zadanie własne gminy, czyli gminy mają obowiązek świadczenia usług transportu publicznego dla własnych mieszkańców. To, że autobus będzie czasami jechał pusty, nie oznacza, że będzie nieopłacalny. Przede wszystkim tu patrzymy na czynnik społeczny. Proszę zwrócić uwagę, że w całym świecie, na całym świecie transport publiczny jest dotowany, on nigdy nie przynosi zysku. Jeżeli wyjdziemy na zero, przysłowiowe zero, w bilansie, to jest naprawdę sukces. I to się udaje tylko w państwach północnych, Norwegia, Szwecja. Wówczas tam w tych krajach wychodzi się na zero. Wszędzie na całym świecie transport publiczny jest dotowany i jest to niezmienne. Chodzi tylko o to, żeby ograniczyć też dojazd do miasta Grudziądza transportem własnym, a chodzi również o to, żeby dojeżdżali ludzie transportem publicznym, czyli autobusami. I do tego zmierzamy i chcemy, żeby przez rok nasi mieszkańcy wiedzieli o tym, że jeżeli mamy ustaloną godzinę, że o godzinie 10 wyjedzie ten autobus, to on będzie przez rok o godzinie 10 wyjeżdżał. W końcu doprowadzimy do tego, że nasi mieszkańcy przyzwyczają się do regularności i niezmienności tego transportu i na tym nam najbardziej zależy, żeby sprostać oczekiwaniom społecznym naszych mieszkańców. No przede wszystkim gmina Gruta to gmina, która ma prawie 6,5 tysiąca mieszkańców. Jesteśmy relatywnie blisko Grudziądza, a nie było transportu. Poza koleją, która funkcjonuje, w sierpniu ubiegłego roku przestał funkcjonować transport komercyjny i poszczególne linie się wygaszały. No nie było wyjścia, tak? Należało podjąć takie kroki. Jesteśmy ogromnie wdzięczni staroście, ponieważ to są tak naprawdę zwieńczenie tych wszystkich prac, które się działy wcześniej. Jest to pierwszy ważny krok. Gmina Gruta uruchomiła jedną linię, bo na tyle nas stać na ten rok. Natomiast jeżeli się to przyjmie i będzie miało to charakter połączeń regularnych, to na pewno w budżecie w przyszłym roku też postaramy się zaplanować jeszcze jedną linię. Bo rozumiem, że nie chodzi o to na początku, żeby, nie wiem, autobus był pełny od początku do końca, tylko żeby stworzyć możliwość, tak, i sprawdzić, dać szansę, tak, mieszkańcom. Chodzi o to, żeby mieszkańcy mieli poczucie tego, że mogą zaplanować sobie wyjazd, chodzi głównie o młodzież szkół średnich, chodzi także o osoby starsze, które nie posiadają transportu. Będziemy na pewno chcieli też zachęcić
wszystkich tych, którzy regularnie jeżdżą do Grudniowa autem, bo jeżeli to połączenie będzie na tyle regularne i będzie stanowiło to poczucie bezpieczeństwa, mamy nadzieję, że się przesiądą na ten, tak jak pan starosta mówił, na ten transport zbiorowy bardziej ekologiczny. Chodzi przede wszystkim o zabezpieczenie podstawowych potrzeb.